Cześć, witajcie na kanale Gotuj z Anią. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić danie jednogarnkowe. Ja wykonam je w kociołku, ale możecie także użyć innego naczynia żaroodpornego. Użyłam tego kociołka także, żeby upiec to po prostu na dworze, na grillu albo na ognisku gdzieś. Lecz ja dzisiaj zrobię to w piekarniku. To też można. Do przyrządzenia takiego kociołka będziemy potrzebować kapustę świeżą, miałam pół główki, 4 cebule pokrojone, 5 ząbków czosnku, 3 puszki pomidorów krojonych bez skórki, sól, pieprz, oregano, bazylia, majeranek, około kilograma kapusty kiszonej oraz boczek surowy i karkówka, tak samo po kilogramie. Możecie oczywiście dać łopatkę albo jakieś inne mięso, jakie tylko chcecie. Oraz 1,5 litra bulionu. Ja taki jest zwykły zrobiłam, ale możecie też rosół z zupy. I oliwę do smażenia. Oczywiście listę składników znajdziecie w opisie pod filmem. No to zabieramy się do pracy. Na początek na rozgrzaną patelnię wlewamy trochę oliwy. I wrzucimy czosnek. Oczywiście wyciśnięty przez praskę. Chwilkę go podsmażymy i dodamy za chwilę cebulę. Dodaję cebulę. Chwilę ją podsmażymy, aby trochę zmiękła. Nie będzie taka ostra. Następnie dodamy pomidory krojone. Ja kupuję od razu krojone, ale można też całe, żeby potem je rozdrobnić. Ok, myślę, że już możemy wlewać nasze pomidory. Oczywiście jak robicie mniejsze naczynie, to wiadomo, mniej niż połowa porcji z tego. Musimy pamiętać, żeby w kociołku albo w naczyniu żaroodpornym było sporo wody, bo wtedy nam się nie przypali. A wszystko będzie fajne, soczyste. I to chwilkę tak podgotowujemy. Doprawiamy ziołami. Dość sporo tych ziół. Było wszystko aromatyczne. Soli także dość sporo, ponieważ kociołka już nie solę, dlatego to musimy zrobić bardziej słone, żeby było takie naprawdę słone. Oraz pieprzu dodamy. Gdy to chwilę podgotujemy, dodamy naszego bulionu. Oczywiście także smakujemy, czy jest dość słone. O tak, słone jest. Dodam jeszcze trochę pieprzu. I wlewamy pomału nasz bulion. (Śmiech)
będziemy podlewać naszą kapustę oraz mięso. Jest fajnie doprawione. Ja może jeszcze trochę soli jedną dodam, żeby to wszystko nie było takie mdłe. Wiadomo, później na koniec można sobie dosolić. To nic nie szkodzi. Ale wiadomo, lepiej jest, jak jest już gotowe. Czekam, aż nam się to zagotuje i wyłączymy. Zajmiemy się wtedy naszym mięsem. Pokroję je w paski i następnie będę przekładać. Kapusta, mięso, sos. Dorzucę jeszcze do tego trochę ziemniaków, aby nie było samej kapusty. Ok, nasz sos możemy już wyłączyć. Chwilę się pogotował i to wystarczy. Teraz zajmiemy się krojeniem mięsa. Na początek pokroję boczek. Boczek pokroję na takie paski. Około centymetra. Miałam akurat taki boczek bardziej chudy, nie ma zbyt dużo tłuszczu, o. Myślę, że taki będzie fajny. Aczkolwiek trochę tłuszczu też potrzeba, aby to nie było takie suche. Ok, boczek pokrojony. Teraz zajmę się karkówką. Karkówkę także w paski. Jeżeli są za duże, można przydzielić je na pół. Już ja tak chyba zrobię. Będzie mi się lepiej kroiło na pewno. Zabieramy się za układanie. Ja już sobie włączę piekarnik, żeby się nagrzał na 180 stopni i będę piekła tak to około 4 godziny. Nasz sos sobie wezmę tutaj, położę na deskę. Od razu chochlę, żeby było szybciej. No i układamy. Na dno położę sobie boczek. Następnie kapustę świeżą. Kapustę kiszoną. No i mięso, karkówkę. Parę ziemniaczków. I podlejemy to sosem. Trochę poruszać, żeby też sos wpadł trochę na dno. Okay. I układamy drugą warstwę. Zaczniemy od kapusty.
kapustę kiszoną. Mięso. Ziemniaczki. Ziemniaczki najlepiej takie średnie, nie takie duże. Mam pewność, że będą miękkie. Ok, podlewamy sosem. Jeszcze został mi bulion, doleję tego bulionu. Poruszam trochę nożem. I układam ostatnią warstwę. Kapustę. Mówię Wam, to jest coś pysznego, a zarazem zdrowego. Mięsko. Ziemniaczki w parę. I zalewamy resztą sosu. Ok, przykrywamy pokrywką. Może tutaj wytrę. Przykrywamy pokrywką i pieczemy to 4 godziny 180 stopni, jak najniżej w piekarniku. Grzałka góra dół oczywiście. Nasz kociołek już się upiekł. Piekłam go około 4 godzin, 4,5 nawet, tak żeby było wszystko miękkie. Teraz go wyciągę z piekarnika. Odkryję, abyście zobaczyli, jak to pięknie wygląda, a jak pachnie. Kociołek prezentuje się bardzo fajnie. Myślę, że to dla dużej ekipy nam wystarczy pewnie na 2 obiady. Także dziękuję Wam za obejrzenie mojego filmiku. Życzę Wam smacznego, bo naprawdę jest pyszne. I zapraszam do śledzenia mojego kanału, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia. Pa!
Soczysto widać, że ten bulion się nie rozgotował. Mi pozostaje życzyć tylko smacznego.